Tragiczny wypadek. Jedna ofiara zderzenia dwóch aut mazowieckie, Volvo wjechało w tył Mazdy. Zginął jeden z pasażerów. Śledczy ustalają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w piątek późnym wieczorem w piątek na DK50 w Powiat. Sochaczewskim Mazowieckie. Zginął pasażer Mazdy, w której tył z nieustalonych przyczyn wjechało Volvo. Jak poinformowała pap w sobotę rzeczniczka mazowieckiej policji i podkomisarz Katarzyna Kucharska. Wypadek wydarzył się po godzina 21 w młodzieżnie na DK 50. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 20 latka kierująca Volvo uderzyła w tył jadącej w tym samym kierunku Mazdy. Reanimacja jednego z pasażerów Mazdy nie powiodła się. 45-letni mężczyzna zmarł na miejscu, powiedziała rzeczniczka. Do szpitala trafili kierowcy i dwoje dzieci z obydwu aut. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna wypadku. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora.